I witam wszystkich Włęczycy. Jesteście tutaj dzisiaj z nami, ale 15 stycznia będziecie naprawdę mocno z całą Polską, z całym światem, czyli będziecie brali udział w 25. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaraz wam opowiemy, co będzie się u was działo, ale my już teraz dziękujemy wam, że takie kolorowe puszki, pomachacie tymi puszkami. Włęczycy będą zbierały pieniądze dla dzieci i dla seniorów. Cieszymy się, że wolontariusze z takimi pięknymi identyfikatorami będą Włęczycy bardzo widoczni. W związku z tym zróbcie wszystko, żeby się czuli dobrze, żeby się czuli uśmiechnięci, żeby się czuli przyjaźni, że ich wszystkich lubicie, szanujecie i cieszycie się, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra tak samo Włęczycy. Pamiętajcie, że można nas oglądać w TVN-ie, TV24, TTV, w internecie. My także będziemy nas słuchiwali, co się u was dzieje, bo na pewno będzie się działo bardzo dużo, ale o tym już zaraz właśnie nam opowie. Co będzie się działo w Włęczycy? Agnieszka. Agnieszka, tak. Kochani, zapraszam do Łęczycy. U nas będzie bardzo dużo turniejów. Będziemy mieli darmowe lodowisko, będziemy mieli blok koncertów, będziemy mieli do zwiedzenia chyba jedyne w Polsce, nie działające co prawda, ale zabytkowe więzienie. Zapraszamy na różnego rodzaju koncerty, zespołów i przede wszystkim zapraszamy, żebyście Państwo chętnie wrzucali do naszych puszeczek, bo dzięki naszym sponsorom nie tylko możemy się bawić, ale również możemy zebrać trochę pieniędzy i pomóc chorym dzieciakom i seniorom. Bardzo się cieszymy, że jest taki właśnie nastrój, że macie ochotę być razem z nami. Pozdrawiamy Łęczycę. Jak krzyknę siema, wy odkrzykniecie siema i w ten sposób się pożegnamy. A więc Łęczyca, siema! Siema! Siema!